Dyplomata peruwiański Javier Pérez de Kelliar oficjalnie objął dzisiaj stanowisko sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, przejmując tę funkcję od Kurta Waldheima, który pełnił ją przez 10 lat. Przepisy wprowadzające w związku ze stanem wojennym tryb doraźny rozpoznawania spraw i związaną z tym surowszą odpowiedzialność w szczególnie uzasadnionych przypadkach upoważniają sąd do odstąpienia od stosowania tego trybu. Oto relacja z ulic Warszawy zrealizowana w godzinach popołudniowych przez naszego reportera. Jutro prezentacja kolejnej drużyny, tym razem gospodarza najbliższych Mistrzostw Świata Hiszpanii. Dobranoc Państwu.